dzieciaki, dziś specjalnie dla Was otworzę magazyn Świnka Pepa, w którym jest mnóstwo fajnych rzeczy. A będzie mi towarzyszyć Świnka Pepa. Hejka, dzieciaki! W magazynie są aż dwa prezenty. Karty do gry plus niespodzianka. Niespodzianka? Wow, uwielbiam niespodzianki! Ale to jeszcze nie wszystko. Są też konkursy i mnóstwo nagród do wygrania. Ekstra! Nie mogę się doczekać! Zostańcie z nami! Zaczynamy! Uwaga, otwieram sobie gazetkę. I mamy w niej kolorowe karty do gry oraz niespodziankę. Jej, to znikopis! Otworzę sobie go teraz. Można na nim pisać i zmazywać. Super! Hej, a pogramy w te karty? Jasne, już otwieram i zobaczymy, o co chodzi w tej grze. Wersja dla dwóch graczy. Rozdajemy porówno wszystkie karty. Gracze wykładają po jednej równocześnie. Osoba, która pierwsza znajdzie taki sam obrazek na obu kartach, zabiera je. Wygrywa gracz, który zbierze więcej kart. Gotowa? Jasne, jasne! Więc zaczynajmy. Raz, dwa, trzy. Truskawka. Ach, byłaś pierwsza. Okej, następne karty. Raz, dwa, trzy. Banan. Te są moje. Raz, dwa, trzy. Arbuz. A, znowu wygrałaś. Ciekawe, kto tym razem znajdzie pierwszy obrazek. Raz, dwa, trzy. Cukierek. Cukierek. Dobra, karty są twoje. Jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy. Prezent. Wygrałam, wygrałam. Raz, dwa, trzy. Dinozaur. Znowu ci się udało. Gramy dalej. Raz, dwa, trzy. Czapka. Jest, w końcu. Kolejne karty. Raz, dwa, trzy. Galaretka. Mniami. Te są twoje. Jupi! Ciekawe, co tym razem znajdziemy. Raz, dwa, trzy. Korona. Jee, moje, moje. O, kart coraz mniej. Jeszcze zostały cztery. Raz, dwa, trzy. Kiwi! Ale jesteś szybka. Okej, twoje. I ostatnie karty. Raz, dwa, trzy. Widzę różdżkę. O, naprawdę jesteś w tym dobra. Okej, możemy liczyć, kto ma więcej kart. Najpierw moje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam osiem kart. A ty? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście! Masz aż 14 kart! Wygrałam, wygrałam! Wygrałaś! Ale fajne te karty! Teraz przejdziemy sobie do magazynu Świnka Pepa, w którym są przeróżne historyjki, zadania do rozwiązania, kolorowanki i uwaga, uwaga! Konkurs! Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pod tytułem Maska dla Pepy. Wystarczy wyciąć i wypełnić kupon konkursowy i wysłać go razem z pracą plastyczną do 28 lutego na adres podany w magazynie z dopiskiem Maska dla Pepy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcowym numerze magazynu Świnka Pepa. Polecam! Można wygrać ekstra nagrody!
A do wygrania są przeróżne nagrody. Między innymi ten oto zestaw kempingowy Pepy. Wow, zawsze chciałam spać pod namiotem. To będzie super zabawa. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie. A teraz krótka historyjka z tym fantastycznym kempingiem. Pepo, ale fajnie, że dziś będziemy spały pod namiotem, ale się cieszę. Ja też, jeszcze nigdy nie spałam pod namiotem, wiesz? Zobacz, zabrałam do plecaka koc, coś do jedzenia i wszystkie potrzebne rzeczy. Ja też mam plecak. O, trochę zgłodniałam, a ty? Ja też. Trzeba coś przyrządzić do jedzenia. Poczekaj, wystarczy to przygrzać na ognisku i będziemy mieć pyszną zupę. Myślę, że już jest gotowa. Tak, wygląda i pachnie wyśmienicie. Zobacz, Candy, tam jest Pepa i Suzy. Co powiesz na to, żebyśmy im zrobili psikusa? Jasne, będzie śmiesznie. Poczekajmy, aż się ściemni. Ach, Suzy, ale jestem zmęczona. Chyba czas położyć się spać. Też tak myślę, a poza tym już robi się ciemno. Gdzie chcesz spać? Mogę w namiocie? Jasne, a potem się zamienimy, okej? Dobra. No to dobranoc, Suzy. Dobranoc, Pepo, śpij dobrze. Pepo, słyszałaś to? Ale co? Nic nie słyszałam. Śpi. No dobra, może się przesłyszałam. Pepa! Znowu coś słyszałam. To chyba niedźwiedź. Suzy, niedźwiedź tutaj, na podwórku za domem. Śpi. Hej, teraz to słyszałam. Co to było? Co to było? To chyba niedźwiedź. Aaa, ratunku, niedźwiedź! Bierz garnek, szybko, szybko! Wychodź, niedźwiedziu, wcale się ciebie nie boimy. Naprawdę? Nie boimy się? No, może troszeczkę. Co to za chichot? Niedźwiedź się śmieje? To nie niedźwiedź, zobacz. To Dany i Candy. Dany, Candy! Ale wam zrobiliśmy psikusa, co nie? Co? Ja wcale się nie bałam. Ani ja. Pepa, to po co ci ten garnek? No dobra, może troszeczkę. Wiecie co? Zgłodniałam przez to wszystko. Chodźmy lepiej coś zjeść. Płonie ognisko w lesie. Wiatr smętną piąskę niesie. Kochani, a teraz konkurs, w którym można wygrać magazyn Świnka Pepa z prezentami oraz mega duży zestaw książek, kolorowanek, rysowanek i przeróżnych naklejek. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie, kto chciał wystraszyć Świnkę Pepę i Suzy na kempingu i narysować obrazek Świnka Pepa na feriach zimowych. Odpowiedzi na pytania i rysunki przysyłajcie na adres podany w opisie. Trzy wybrane osoby dostaną te ekstra zestawy ze Świnką Pepą. Na odpowiedzi czekamy do 15 lutego. Aha, w liście nie zapomnijcie napisać swojego adresu zwrotnego. Dzięki za obejrzenie filmu. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Do zobaczenia!